Siemaneczko, dzień dobry, Kanita Anitka, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Tak, dobrze widzieliście, zapraszam Was na holumpowy numer 3 na moim kanale. Nawet się znajdą dzisiaj buty i akcesoria, czyli torebeczki, więc zapraszam do oglądania. Dobra, kochani, ja dokładnie nie pamiętam, co jest w jakiej torbie, więc zacznę od samego początku, na spokojnie. Naprawdę, mam taki miks ciuchów dzisiaj, że wszystko się znajdzie dla każdego. Pierwszą rzeczą to jest komplet... Ja to używam jako piżamę, ale to jest komplet na siłownię i wydaje mi się, że to jest w ogóle komplet męski, bo jest taka szara, bawełniana bluzka i ona jest taka jakby bokserka, to się mówi, jak jest obcięty rękaw. I tutaj jest logo jakieś... Bodywear Sports. Tak to wygląda. I do tego są spodenki. Ja po prostu to noszę jako piżamę. Jest bardzo wygodna, mi to odpowiada, 100% bawełny, tak powinno właśnie być. Więc widzicie, dzisiaj jest taki miks ciuchów, że nie powiem. Kolejną rzeczą, to są w ogóle spodnie, więc przypał, bo już dawno, dawno bardzo spodnie nie nosiłam. One są z marki Cambio, Cambio Jeans Luxury Edition. Jedyne spodnie, które nam nie pasowały. Mam ostatnio problem z takimi rzeczami na dolną część ciała, no bo nie wiem, jak zaczęłam mieć 25 lat, to zaczęłam tyć w pośladkach strasznie, strasznie tak kobieco. Hormonalną, więc na przykład tu mam M albo S na górze, a na dole mam L albo XL, dobra. One tak wyglądają, to są najzwyklejsze, po prostu czarne spodnie i do tego one są dość długie, więc mi to bardzo, bardzo odpowiada. No bo, nie wiem, teraz jest taka moda na bardzo krótkie spodnie i ja nienawidzę tej mody. Gdzie widać kostki, ja jakoś nie lubię tego, wolę jak są spodnie długie, a one są długie, długie, naprawdę. Więc ja jestem bardzo zadowolona z nich. No, to jest... Oczywiście kolejna rzecz to jest polówka, hol bez polówki. U mnie tato nie ma holu, bo ja uwielbiam wszystko, co ma kołnierze. Tylko w kolorze dosyć ciemnym, bo takim granatowym i z fioletowymi akcentami i ze złotą, nie złotą, tylko srebrną nitką. To jest Espirit, tak jak ostatnio też miałam. Widzicie, tutaj jest srebrna nitka i ona jest taka świecąca i tył bardzo ładny, wygląda jak herb 6-8, nie wiem czy to chodzi o rok, ale jestem zadowolona, piękna, tyryryry. Zobaczymy czy mi kolorek dopasuje się, czy będzie w porządku, dajcie mi oczywiście znać, bo wy to już widzicie, ja jeszcze tego nie przymierzałam. Tutaj też kołnierz z marki Gina Benotti. Gina Benotti, coś takiego. I to jest taka zwiewna koszula beżowa. Tutaj ma też kieszonki. Pomyślałam sobie, że wiecie, teraz jest ciepło, ona jest taka zwiewna, delikatna, więc wydaje mi się, że na pewno będę jej często używać i jest też taka fajna, bo jest i taka luźna, i też poważna, no bo ma kołnierz. Więc wydaje mi się, że ona będzie fajna i beżowa oczywiście, a u mnie jasne kolory to jest numer jeden. Ja bardzo lubię pudry właśnie i beże. Kolejna rzecz w ogóle, teraz to jest dziwko straszne, bo kupiłam sobie buty z marki Rieker. Rieker? Tu jeszcze w ogóle była nawet plakietka taka. O, z tej marki, bo one są oczywiście skórzane, numer jeden. Ja lubię skórzane buty i one jeszcze w środku mają wełnę. Kumacie akcję? Mi się też podobały jeszcze takie inne, brązowe, ale były jakieś w bardzo słabym stanie, a te normalnie są jak nowe. Nawet podeszwa nie jest zjechana, więc nie wiem o co chodzi. To są oczywiście 40, bo zawsze biorę rozmiar większe, nawet dwa czasami rozmiary większe, bo jak jest zima, to wydaje mi się, że trzeba jeszcze raz stopy, skarpetki założyć, więc to się wypycha ten but. To są takie buty właśnie fajne, z malutkim bardzo obcasikiem. Wysokie i z wełny, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona i ciekawa, czy będę je nosić, czy nie, bo ja jednak jestem osobą, która cały czas tylko w adidasikach popieprza. Jesteśmy coraz bliżej mojej ukochanej rzeczy z tego holu. Dobra, pierwsza torba i tak,
wyhaczyłam torebkę z marki, jaka to jest marka? Marco Polo, taka brązowa. Widzicie, bardzo fajna, trochę styrana życiowo, nie powiem, że nie. I powiem wam, jakbym miała żałować jakiegoś zakupu z tych właśnie rzeczy, to bym chyba najbardziej żałowała tego. Wiadomo, to było 3,90, przepraszam. No majątek naprawdę. Ale ona mi się kruszy. Ja myślałam, że ją uratuję, jak ją posmaruję kremem, bo najczęściej jak się takie rzeczy smaruje kremem, no to ta skóra jest jakoś wyjdzie z tego, ale powiem wam, no niestety ona już nie żyje, tak? Ta torba już umarła. Niestety tak już jest. Ale bardzo mi się podobał design. Bardzo mi się podobało, że to można było wyciągnąć, albo jak to właśnie wygląda. Bardzo mi się to podobało, dlatego chciałam ją wziąć. Tak jak mówię, no niestety ja jeszcze może ją ponoszę 2-3 razy, ale na pewno będzie szła szybko do wyrzucenia. I teraz jest rzecz, którą wielbię. Naprawdę jestem zszokowana, że ją wyhaczyłam. Też z marki w ogóle Esprit. Teraz jest wszystko w tej brązowej z Marco Polo. Czekajcie, muszę ją wytrzeć, dobra. Jesteście gotowi? Mi się bardzo podoba. Kremowa torba, właśnie z marki Esprit. Taka na ramię. To jest taka beżowo-kremowa. No jest przepiękna. Jeśli gdzieś jest brązowe kropeczki, to przez tą Marco Polo, więc ona to na pewno zajdzie, widzicie. Ona jest naprawdę w dobrym stanie. Ja jestem szokowana, że ja ją zdobyłam. Ja jestem szokowana, no spójrzcie. Hello! Nie mam takiej białej torebki, więc to jest akurat. Nie mogę z tego, no mi się bardzo podoba i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Przepięknie to wygląda, oto jest oczywiście skóra i ona jest jeszcze fajnie zrobiona, bo ona jest taka okrągła. Ona nie jest kwadratowa, tylko ona jest taka okrągła, takie jajeczko. I love it! Najczęściej jest popękany pasek, widzicie, tutaj wzdłuż, jak są rzeczy używane albo jakiejś słabej kondycji, a tu w ogóle nie ma, nawet ten pasek nie jest popękany, nic. Tu przepięknie to wygląda, dlatego jak ja to zobaczyłam, oczywiście od razu chwyciłam jak psychiczna na łeb i wzięłam, no. To jest normalnie w tę wiosnę, to ja to będę chodzić jakaś psychiczna z tym. Siemaneczko, tu muszę na pewno przemyć się jakimś mydłem. Taki tip, jeśli takie rzeczy kupujecie, pamiętajcie zawsze, żeby to umyć i żeby nie umyć czymś mocnym, no bo to jest skóra z drugiej strony. Ja zawsze po prostu najzwyklejszym, najdelikatniejszym mydełkiem to przemywam i to zawsze schodzi. Jestem po prostu w niebo wzięta. Jestem w niebo wzięta, że znalazłam to. Dobra. Kolejna rzecz. I to jest rzecz moja ulubiona z ubrań. Jak znalazłam. To jest polówka oczywiście, ale ona jest w 100% z Lamps Wool, czyli ona jest wełniana, piękna w paski. Tutaj jest też jakiś herb czy coś takiego, co tu pisze? Royal Club. O, Royal Club. Coś takiego, tak to wygląda. Jeszcze na łokciach jest takie kółeczko. No po prostu się zakochałam, ja byłam zszokowana, bo najlepsze jest to, że ja znalazłam tą polówkę w najtańszy dzień. Ja za nią 3,90 zapłaciłam. Ja się pytam, jakim cudem nikt tego nie wziął. Jest super wygodna, jestem bardzo zadowolona, no. No ja nie wiem, co mam powiedzieć, ja bym po prostu założyła do zwykłych spodni i już jest. Jest ciepło, to mogę tylko pod koszulek. Jest zimniej, to mogę to włożyć jeszcze pod to coś i jako sweterek to używać. No przepiękne! Tutaj to jest jeans chyba. Jeans albo jakaś gruba bawełna, ale tak mi się wydaje, bo to takie dosyć grube jest. No, przepięknie to wygląda. Ja się dziwię, że takie rzeczy zostają, ale w zasadzie też się bardzo z tego cieszę, bo ja wtedy mogę sobie to kupić. Dobra, jeszcze oprócz tego mam kolejną torbę, którą kupiłam. I ona jest z marki Picard. Ja z tej marki mam plecak. To też jest skóra oczywiście. Tylko tak jak widzę, to musi być jakiś stary egzemplarz, ta torebka. Ona jest taka malutka, ona jest na ramię. Ja takiej ala listonoszki jeszcze nie miałam. Bardzo ładna. To jeszcze jest, widzicie, z tym logo takim całkowitym. Bo ich zwykłe logo to jest właśnie to, co jest tutaj. Takie mikro. Po prostu gdzie jest napisane Picard. Ja jestem bardzo zadowolona, ona jest bardzo malutka, fajniutka, tytyryty.
na spacerek. Czarna, tu ma jeszcze też bardzo fajne. Jak to się mówi? Pasek. Widzicie, bardzo fajne. Też za 3 złote. Ludzie nie biorą, to ja biorę. A, okej, okay. Teraz przechodzimy na bardziej taki chill, chillowane ubrania, jak na przykład spodnie do piżamy. Króciutkie. Dużo też będzie takich rzeczy do ćwiczeń. Bardzo króciutkie spodenki. Ja bardzo lubię w takich rzeczach spać, więc wziąłam sobie spodnie do piżamy, bardzo ładne, szare, tyryryry. A, okej, okay. Kolejne spodnie, jakie wam pokażę, to są te, które mam na sobie. To też są takie do piżamy spodenki. Wypaski. O. Widzicie, one są dosyć one są troszeczkę dłuższe. Ja je właśnie na sobie mam. One 100% bawełny, to też jest bardzo ważne. Czytam teraz taką książkę na temat tego, jakie materiały na naszą skórę oddziałują i że są jakieś negatywne i pozytywne jakby elektrony, coś takiego. Chodzi o to, że to, jakiej jakości mamy ubrania, też jest bardzo ważne i oddziałuje na nas. A o tym się tak jakoś nie mówi, więc ja zawsze jak śpię, no to wiadomo, len, bawełna, kaszmir jak można. Ja jeszcze na razie tak nie mogę. Kolejne spodenki, patrzcie na to. To są małe, malutkie spodenki a la misiu. One są normalnie takie miśkowate. Ja oczywiście w nich będę chodzić cały czas, bo ja mam takie krótkie spodenki. One są po prostu z takiej miśkowatego materiału, więc to coś perfekcyjnego dla mnie. I one jeszcze mają kieszenie? Nie, no one jeszcze mają kieszenie. Are you fucking kidding me? To będzie ekstra. Będę sobie mogła chodzić, nie będzie mi zimno. No super fajne, bardzo mi się to przyda na pewno. Kolejną rzeczą, nie wiem czy kojarzycie, jak był ostatni mój haul, to właśnie mówiłam, że potrzebuję troszeczkę rzeczy do ćwiczeń. Kupiłam sobie takie ładne, króciutkie spodenki, jakby podwójne, tak? Czyli jest ta warstwa i jest też warstwa zwykłych spodenek różowych pod tym, żeby się czuć komfortowo, jakbyś chciał gdzieś pójść. Bo teraz jest taki okres, że akurat takie króciutkie spodeneczki z falbaneczką, takie to trochę wygląda jak spodeneczki, ale też jak spódniczka, więc mi to bardzo odpowiada. I jeszcze mam kolejne spodnie do ćwiczenia, ale ja nie wiem, czy ja będę w nich ćwiczyć, czy po prostu w nich będę chodzić. To są takie 3/4 spodnie w ogóle z H&M-u, mocno obcisłe, bo patrzcie nawet na tą samą górę, ta sama góra jest tyle samego jakby pasu obcisłego. Ja osobiście takie rzeczy bardzo lubię i one same są z całego takiego materiału jakby sportowego, rozciągliwego. Mi one pasowały, ja już je tu po prostu, ja już je przymierzałam. Tylko tutaj trzeba było zeszyć, je były rozdarte i nikt ich nie wziął, a ja 5 sekund już mam zeszyte. Więc widzicie, bardzo mi się podobają. Fajne sportowe, ale nie wiem czy będę ich używać jako sportowe, czy po prostu jakie takie na chill. O, to jest też typowo bluzeczka dla mnie, bo jest golf. Nawet jakiś krótki rękawek to jest golf. I ten rękawek jest taki jakby, on się tak jakby mieni trochę, jak taka perła. To jest taki kremowy, ale się tak jakby mieni. Więc mi się bardzo podoba, czy samemu, czy po prostu pod coś, czyli na przykład jakąś długi rękaw. Nie wiem, mi się to podoba, ja jestem zadowolona. Tu w ogóle takie, powiem wam szczerze, randomowe bardzo. Ale kupiłam sobie taką narzutkę, no nie wiem czy to można tak powiedzieć, taką narzutkę niebieską i niebiesko-białą z jednej strony. To jak ktoś jest ciekawy, to się to jest napisane Lieblings z serduszkiem, nie wiem co to jest, pewnie jakieś niemieckie, jak my wszystkie lumpy mamy z Niemiec najczęściej. No i to jest takie, o, żeby mieć narzutkę i pomyślałam sobie, miała jakąś sukienkę czy coś, to fajnie było mieć taką narzutkę. Więc wzięłam za 3 złote, to wiecie. Co tu jest? Okej. To też jest sportowe. Bezrękawnik. Ale mi bardzo zależało, żeby kupić sobie bezrękawnik, bo teraz jest taki okres, żeby jeździć na rowerze, ale żeby on nie był za gruby na plecach jakby. I tutaj jest bezrękawnik prawie z bardzo cienkimi plecami. Więc mi się to bardzo odpowiadało, bo ja nie wiem czemu, ale jak coś to zawsze na plecach się pocę. Więc mam taki bezrękawnik, super ekstra, cieniutki, leciutki i z cienkimi plecami, więc to co chciałam. Kurczę, teraz właśnie sobie jak o tym bezrękawniku mówiłam, to przypomniałam sobie, że jeszcze jeden kupiłam bezrękawnik.
tylko nie sportowy, więc musisz się poczekać. Dobra, już jestem. Bo musiałam go wyprać, a on jest z puchu, więc go wystawiłam. To jest bezrękawnik z Mexa, kraty taki, nie wiem, zielono-brązowy. Bardzo fajny, o wiele grubszy, bo on jest taki jakby podwójny, widzicie? Bardzo fajny, dla mnie perfekcyjnie pasował. Więc się bardzo, bardzo ucieszyłam, widzicie, tu jakby z podwójnym kołnierzem. Żeby nic nie wiało, typowo na, taki, na taką właśnie pogodę, jaka jest teraz, czyli dość wietrzna. Ma też bardzo fajne guziki i do tego jeszcze na samym dole bardzo fajne kieszonki. Ja jestem bardzo zadowolona w środku, jaki jest kolor. W środku jest niebieski, przezarąbisty, jest nieźle. Co ja tu jeszcze mam? A, dobra. Dwie ostatnie rzeczy i tak. Jedna rzecz, to już mi się udało, jak ostatnio rozmawiałam, że potrzebuję golfu białego, udało mi się. Tylko chciałam bawełniany, a to jest Polar, ale to nic, bo Polar też wezmę, czemu nie ja? Dla mnie wszystko, co jest ciepłe, jest na tak, więc wzięłam bardzo, mam bardzo fajny, bialutki Polarek. W porządku on jest z X-Mail, nie mam pojęcia, co to jest, może to jest męskie, maybe. Bardzo ładny, zadbany, nie, wydaje mi się, że jest nieużywany, bo nigdzie nie ma żadnych plam, a najczęściej na takich Polarach są jakieś plamy czy coś takiego, więc widzicie, to jest po prostu wszystko Polar, to wszystko to jest Polar. Okej, teraz już ostatnia dzisiaj rzecz, drama please. Bardzo luźna, nawet nie wiem jak mogę opisać, po prostu taka luźna koszulka, bardziej grubsza niż zwykłe, ale taka luźna. Oczywiście nawet jeśli jest bardzo luźna, tutaj się na kołnierzyk znalazło miejsce. W paski różowo, takie brązowo-białe, bardzo duża, luźna, z krótkim rękawem koszulka. Mi się bardzo naprawdę podoba, bo no wiecie, na przykład jakby mi się nie chciało coś, nie wiem, ogarnąć czy coś, to mam taką koszulkę, mogę na luzie ją założyć. Bardzo mi się podoba, ona jest w porządku. I kochani, to jest wszystko. Mam nadzieję, że podoba wam się filmik. Jeśli tak, zostaw lajka, zasubskrybuj, jeśli tylko chcesz. Zapraszam was oczywiście do obejrzenia mojego tutorialu, jeśli jest, jeśli nie. Jak zrobiłam sobie takie naturalne pasemka na włosy. Więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego dzionka, trzymajcie się, cześć!